Marcin, jak oceniasz dzisiejsze spotkanie? No, co mogę powiedzieć? No, gratuluję drużynie, która wygrała. W szatni przed meczem rozmawialiśmy, że powinniśmy ten mecz 5-6-0 przegrać i kurczę, jestem zdziwiony, że było 2-2, że tak się mecz zakończył, że praktycznie równorzędną walkę prowadziliśmy z pierwszą drużyną. Naprawdę, kurczę, jestem zdziwiony, że było 2-2, że nic lepiej nie grali niż my. Tutaj u nas tylko pierwsze drużyny, reszta wiadomo w rezerw, czy jeszcze trenują raz tylko w tygodniu. Naprawdę, szacunek dla tych starszych zawodników, że walczyli, że z młodymi zawodnikami walczyli. No jeszcze raz gratuluję wygranej drużynie. Dziękuję. Panie trenerze, bratobójcza walka, w końcu wygrana. No szkoda, że tak się stało, że WZPN wyznaczył na ten pierwszy termin akurat Puchar Polski między drugą a pierwszą drużyną, ponieważ no, z gry nie było może to ciekawe widowisko, ale na pewno miało duży potencjał emocjonalny. Bardzo fajnie zagrali chłopacy z drugiego zespołu, pokazali, bardzo chcieli, wykorzystali w 100% sytuacje, które stworzyli i chwała im za to. Pierwsza drużyna zagrała troszeczkę poniżej swoich możliwości, chociaż gdyby zawodnicy byli bardziej skuteczni, może zdobyliby więcej bramek, a tak musieliśmy czekać do końca rzutów karnych, których też wszyscy praktycznie popisywali się 100% skutecznością, co nie za dobrze świadczy o bramkarzach broniących, bo na tyle rzutów karnych jeden mógłby zostać przez nich obroniony. A tak, kibice myślę, że widzieli ciekawe widowisko, dużo sytuacji na tym grząskim terenie, w tych warunkach, w miarę pozytywnie trzeba to odebrać. Dziękuję.